Chowało, z tego co pamiętam, przypominam sobie czat. Kurde, nie trafiłem, ale było blisko, było bardzo blisko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj w drodze do miliona zagramy sobie w grę, która nazywa się, proszę państwa... A ja wam pozostawię w komentarzach do napisania, jak ta gra się nazywa oczywiście. Gramy na serwerze, który lata swojej świetności ma już zdecydowanie za sobą, co widać po liczbie graczy, chociażby na tym serwerze grającym. No, jeszcze szczególnie, że ostatnio, wiecie, ostatnio GTA 5 za darmo weszło, więc ludzie przerzucili się już całkowicie chyba na GTA 5. Chociaż serwery RP dalej się tutaj trzymają mocno z tego co widziałem, ale serwery RP mnie mało interesują, no chyba, że właśnie nie będzie jak pograć w MTA na serwerach typu Best Play, to zagramy sobie na jakimś fajnym RP, to możecie też napisać jakiś fajny serwer w komentarzu pod filmem. No, oczywiście tylko przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, zostawić oczywiście suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a lubicie ten kanał czy treści, które tu się pojawiają. Oczywiście wpaść na Instagrama, fanpage'a i na G2 z kodu podanego w opisie pod filmem. Dobra, co tu się robiło, proszę państwa? Bo jest, wiecie co, ja GTA San Andreas w ogóle odpaliłem dzisiaj pierwszy raz. Pierwszy raz od paru lat skorzystałem też z mojego tego nośnika stacji dysków, kurde, w sensie tego nośnika CD i zainstalowałem grę z płyty, no pierwszy raz od dawna, no taka doza ekscytacji wręcz mnie spotkała przy instalacji, ten dźwięk taki dawno bez kitu nie instalowałem gierki z tego, z właśnie z płytki. Dobra, możemy sobie przyzwać jakiś pojazd, no niestety VIP-a to nie mamy, ale na pewno możemy przyzwać pojazdy, no powiem tak, inne. I mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o ten serwer w ciągu ostatnich, nie wiem tam kiedy ostatni odcinek nagrałem, ze 3 lata temu. By the way, próbowałem się zalogować na swoje konto, ale zapomniałem kompletnie jakie hasło miałem. Od tamtego momentu tak bardzo moje hasła się zmieniły, że już zapomniałem kompletnie co mogło być. No chyba, że zostało coś zmienione, to wtedy inna sprawa, no. Ale także jeżeli o to chodzi, no niestety na nowym koncie gram dzisiaj, nie gram na starym koncie. Zresztą to co widzicie. O, ale Mazda, kurde, lepiej niż... Ej, powiem wam, że dalej mi się wydaje, że to działa fajniej niż na 5M-ie to MTA. I liczę na to, że w GTA 6, jak już wyjdzie to GTA 6, to tam multiplayer będzie bardziej podobny właśnie do tego, co nam MTA z... Co jadę zbyt szybko? MTA oferuje tak naprawdę. Ej, powiem wam, że to całkiem nieźle się gra w to GTA San Andreas, w to MTA. Nie grałem co najmniej 3 lata, z czego jeżeli 3 lata temu grałem, to też tak wiecie, na moment dosłownie i tyle. Nie grałem 3 lata w tę grę i w sumie szkoda, fajna gierka. Mogę ukraść komuś samochód, czy... Chociaż nie, to jest to samo tak na dobrą sprawę. Gdzie są w ogóle gracze teraz na serwerze? No bo rozumiem, że jest 8 graczy. Maskę otworzyłem, okej. Tego nie... Jak się mapy otwierały? Nie pamiętam nic. Co? Opcje grafiki. Co to jest, gangi jakieś? F11! F11 to jest mapa. Goście są, tam jest ktoś. Tutaj jest też ktoś, patrzcie na to. Tylko bardziej w mieście, tak jakby ktoś był. Ktoś jednak jest jeszcze. Wejdźmy może w jakąś interakcję z ludźmi. W sumie fajnie byłoby z kimś pograć to GTA San Andreas, nie? Ja wiecie, ja dzisiaj tak dosyć na szybko sobie zainstalowałem to GTA San Andreas i MTA. Ale jakby ktoś chciał na kolejny raz, może tu z ekipy ktoś. No, można byłoby pośmigać. Zaraz wezmę motocykl i sobie chyba stunty jakieś porobię. Tylko ja sobie muszę przypomnieć w ogóle, jak tu się po pierwsze jeździło, a po drugie, jak się teleportowało zdecydowanie. Dobra, bo ja się oddalam trochę. To są chyba ludzie na mapie zaznaczeni, te takie... A nie, dobra, jestem głupi, przepraszam. Ludzie to są... Tak, ten znacznik to jest ludź, ten znacznik.
Te fioletowe ludki to nie są ludzie. Dobra, jestem za głupi na tę grę. Sorki, czat. Tu jest ktoś, tam jest ktoś. Jezu, ale oni się szybko poruszają. Jak oni tak szybko to robią w ogóle? Może helikopter sobie wezwę? Przynajmniej zobaczymy mapki trochę. Jak one się nazywały? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Osobowe powietrzne. O, Maverick. Maverick to był ulubiony, bo Vortex to był oczywiście ten. Vortex to był poduszkowiec, a Maverick to był super helikopter, a ja helikoptery uwielbiam. Ciekawe, czy te... Ej, czekajcie, czy się tak samo. Czy jakoś inaczej latało? Piątka. Ósemko mnie? Czekaj. Ja się rozbiję zaraz, czat. Jak tu się latało? Nie na numerycznej? Czym tu się lata? Strzałkami! No tak! Dobra, ja zapomniałem! Zdecydowanie zapomniałem! No, ale w dalszym ciągu, powiem wam, w dalszym ciągu latanie helikopterem w tej gierce to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie mogą być. Tutaj jest ten znacznik, ale to nie jest człowiek. F11, czekajcie, tu ktoś jest, patrzcie na to. Może napiszemy zaraz do kogoś. Siemka, co tam słychać, nie? Coś takiego, nawet nie wiem jak się pisało, szczerze powiedziawszy. A jak ktoś tu już przyjechał, to mógłbym obczaić, gdzie ten ktoś jest. Ciekawi mnie to, co można teraz na tym serwerze robić tak naprawdę. Oprócz tego, że można robić wszystko teoretycznie. Jak on tak szybko zasuwa ktoś? Jo, cię dupia, ja samolot powinienem zgarnąć skądś. Ej, bez kitu, patrzcie jak on zasuwa po tej mapie. To ja nawet helikopterem go zaraz nie dogonię. Dobra, lecimy w ten sposób, bo inaczej to tak łatwo nie trafię. Dobra, on będzie gdzieś tutaj zaraz. O kurde! Dobra, tu się tak chyba nie wykręcało fajnie helikopterem. Ja chcę zobaczyć gracza! Jedzie samochodem! Czekajcie, jedzie samochodem. O, chłop się tu zatrzymuje chyba. A on mnie zastrzeli, jak on mnie zastrzeli, to normalnie XD. O! Siema! Czat globalny jest włączony, czy w godzinach 18:06? Co? Jezus Maria, nie umiem latać w tym momencie. Nie umiem. Nie umiem, ej! Czekajcie, podrubo Hogatego. Podrubo Hogatego, czekajcie. Czekajcie. Co tam już XD. Muszę to zrobić, muszę na Instagrama to wrzucić. Udostępnij, cyk. To macie taki specjalny odcinek i nie wiem jak nawet pisać w tym momencie na czacie, kurde, do nich. Krzyk G Team, F Team, say hejka, heja. Jak czat globalny jest czynny od 18 do 6? O co chodzi? Z tym czatem globalnym, czat. Krzyk, a mogę szept? Szept. Czy jak to się robiło? Ja muszę to zobaczyć. No Wielebny dalej widzę, że jest założycielem, to chyba nic się nie zmieniło. Zmiennik, account, bla bla bla. Prowadzenie kanału postacia w grze zasięg do 10 metrów? Coś takiego jest? Jo ci dupio! A jak mam do kogoś szept napisać? Ja bym chciał napisać, no. Komendy dla gangów. Czekaj, ja jestem ślepy, na pewno to już gdzieś było to. A, tu jest, PM, wysłasz PM, ID, nick, treść. Dobra, który on miał? On ma 4. Dobra, czekajcie, napiszemy do niego. Ja się nie znam. PM4. Siema. Co tam pora biacie? Mordeczko. O, bierzemy motocykl. Ej, motocykl chcę zgarnąć.
Okej, nie pamiętam jak się stantowało w tej grze, szczerze powiedziawszy. To ty, Hogaty? Okej. Do jego konta to gram na tym. Obczaj sobie Instagramka XD. Jaki? Jaki? Nie ten niedozwolony znak. Hasła nie pamiętam. Obczaj sobie IG? Joki! To ja! Super! To ja mogłem mu napisać! A mogę mu... co tam się porabia na Best Playu w 2020 roku? No jaki niedozwolony znak? Co? Jaki znak zapytania jest niedozwolony? Co jest? No... Jaki znak jest? Co jest ze znak niedozwolony? Co tu się robi w 2K20? Nie, będę pisał najprostszym polskim, nie polskim. Dobra, jak się koło podnosiło, czat? Strzałką. O kurde. Dobra, przynajmniej jestem na dobrej miejscówce do robienia stuntów w razie W. Niestety Bestplay umiera. No to już słyszałem. Że tak powiem, nawet chyba znam osobę, która robiła te skinki do tego serwera. Bo te skiny są dalej te same, więc zgaduję, że nie ma nowych żadnych. Dobra, potrzebuję gdzieś stunta zrobić, czat. Ej, powiem wam, że zagrałbym to sobie na live'ie, tak dla beki nawet. O kurde. Dobra, tu był stand gdzieś. Ja pamiętam, że tu się gdzieś odbijało. Odbijało się chyba od tego i na dach tego. Tylko tu się skąd jechało? Tu chyba od boku się jechało, z tego co pamiętam. Dobra. Ajaja. Szkoda, niestety. Dobra, jakaś barykada. Jezusku, jak ja nie umiem w to grać! W tę grę! Obsrany ten stunt, nie no. Biorę inny motocykl, mogę inny motocykl wziąć? Motocykl, dajcie mi energię 500. Bierzemy energię, a nie jakiś obsrany fest motocykl, którym jeździłem. Powinienem od jakichś łatwych stuntów zacząć chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ożysz ty! To nie był łatwy stunt. To nie był w ogóle stunt. Jezu, ja nie umiem w MTA w tym momencie w stunty. Pozdrawiam Adren w takim razie. Lord Adren z LSV. Są to jacyś ci inni gracze czy nie? Chodźcie jakieś stunty porobić gracze na serwerze. Aż coś lepszego, na przykład GTA 5. No to jest na serwerze, musimy sobie popisać. Zawsze na odcinkach było pisanie na serwerze zresztą. PM4. A sobie nagrywam stare gierki. Dobra, jakiś stuncik trzeba zrobić, czat. Najłatwiejsze były gdzie? W SF. Można się tak szybko jak się teleportowało? Kurde, ja nie wiem jak się teleportowało. Budki telefoniczne chyba trzeba było znaleźć, nie? One jakoś były na mapie zaznaczone. Te kropki to chyba budki telefoniczne. Tu jest gdzieś budka telefoniczna czy nie? To jest... A tak, jest. Dobra. W San Fierro na pewno jakiegoś stunta zrobię, czat, mówię wam. A kiedy wstawisz ten odcinek, co teraz z BP robisz? A jutro będzie. A nie jutro, przepraszam. A w poniedziałek będzie.
Dobra. Teraz tak. Energię 500. Dajcie mnie. Energię się chyba stantowało, nie? Nie pamiętam. Ja mam już ten. Zaćmę pamięciową. Dobra, gdzie to było? Możemy na szkołę stuntów tam wjechać, teoretycznie. Albo... Jezu, ej, powiem wam, że aż mi się stare czasy przypomniały. Taki luźny gameplay, jeżdżę sobie po mieście, tak naprawdę nic konkretnego nie robię. Piszę sobie z ludźmi w trakcie odcinka. A tak wyskitu mi się 2000, nie wiem, który... 13 rok przypomniał, ale tu nawet szybciej chyba. Nawet jeszcze wcześniej, jeszcze czasy Sampa, już o MTA nawet nie mówiąc. A dobra, bo ja zapomniałem, jak się po tej mapie jeździ. A, gdzie miałem jechać? Miałem jechać bodajże tu. Dobra, bo ja w drugim kierunku pojechałem. Zły ten się rzuciłem, wir jazdy. Okej. Dup. Tylko to za bardzo, właśnie tak koła nie mam tak podnosić wysoko chyba. Dobra, i tu jest szkoła. Dokładnie tak. I tutaj spróbujemy stunta. Tu mi zawsze wychodziły stunty, no. Po tylu latach może też wyjdzie jakiś. Kurde. Może być ciężko. Tu o, zawsze stunt wychodził, o, patrzcie. Tutaj taki stuncik. To był kozak totalny robić. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Okej, dobra. Tu się tapowało jakoś właśnie, nie? To do przodu się chyba tapowało. O kurde. Czad, musimy zrobić jednego stunta chociaż. Musimy jednego stunta zrobić dzisiaj na odcinku. Musi się jeden udać. Proszę was. Tu się tapowało w tej grze, tylko jak? Do góry, tak? Tak, chyba tak się tapowało, z tego co pamiętam. Przypominam sobie, czat. Kurde, nie trafiłem, ale było blisko, było bardzo blisko. Przypominam sobie, ej, dobre, to dobre. I ta gierka jest ładna dalej. Fajne jest to GTA San Andreas, bez kitu. O, będzie. Za drugim normalnym podejściem, tak na dobrą sprawę. Patrzcie na to! Ale stunty, kurde! Balans tutaj, o, jedziemy na szkołę teraz, stuntu. Na szkołę stuntu musimy się wbić w takim razie. Wbijam tutaj na bit? Okej. Jak do szkoły stuntu pokwit? Dobra. Gościu, przestań tam gadać. Jakieś kocopoły. No to nigdy nie wychodziło za pierwszym akuratnie tutaj, bo to były te murki takie zesrane first. To one nie zawsze tak wychodziły dobrze. Dobra. Tap. Tu, okej. O kurde, prawie, czad. Mhm. Ej, powiem wam, że aż bym sobie zagrał na takim GTA San Andreas odkrywając na silniku GTA 5 na przykład, nie? Odkrywając nowe miejscówki do stuntów, abym sobie postantował w nowych miejscach, szczerze powiedziawszy. Bo w GTA 5 to przez tych 5 lat chyba postantowaliśmy prawie wszędzie, gdzie się dało. O, w ogóle dzisiaj takie motocykle też widziałem po mieście, nie? Jak się przechodziłem. Też bym sobie pojeździł. Pojeździłbym sobie, gdybym miał motocykl pod dupą. No widzicie, o co tu chodzi. Ciebie do siebie. Dobra, wpiszę V tak. Niechaj będzie. O nie! Muzyka! Dobra, wyłączyłem muzykę MTA, bo kolega miał tutaj muzyczkę. Okej, były tu jakieś animacje do wrzucenia. Z tego co pamiętam. Tylko nie pamiętam, jak to się animacje robiło. Dance na przykład, wykrzyknik dance. Dance 1. Dobra, pojedziemy sobie. O, można otwierać, zamykać zamki w pojeździe. Wsiądzie do mnie? O nie, wydupił mnie. Dobra, to G mam kliknąć, okej. G się klikało, tutaj był inny przycisk. Dobra, pamiętam.
Witam wszystkich tu serdecznie. Zamknął mnie w pojeździe. Nie mogę wejść teraz. Czy można wyjść? Dobra, czyli można było wyjść ten z zamkniętymi zamkami. Myślałem, że on mnie zamknął i myślałem, że chce mnie porwać. Jak się pisze na blisko? Krzyk? Czekajcie. Jezus Maria, jestem głupi. Jak się krzyczy? On odjechał. Odjechał mi. Ja nie umiem w tej grze teraz. G-Team, lokal, krzyk. Ale jestem głupi. Głupi. Nikt tego nie widzi. Tupę. Dobra, gość mnie wywiózł, proszę państwa. No przez przypadek, przepraszam. Adren, wysiadłem ci z samochodu, no. To był całkowity przypadek. Dobra, cyk. Może gdzieś się uda wyskoczyć przynajmniej. Ale się zbustowaliśmy, czat! Świetny stunt, naprawdę, kozak totalny. Świetny, świetny stancik. Bez kitu. Okej. Okay. F2. Poproszę, Sanchezik. To był BF400 w tej grze? Czekajcie. To był B... Był BF400 w San Andreas w ogóle? Tak wyglądał BF400 w tej grze. Dobra, to ja na nim przed chwilą nawet jechałem, na tym BF400. Dobła. Okej, okay, już kumam, okej. Okay. Wszystko jasne i przepraszam, Adren, no chciałem z tobą pojechać, ale pomyliły mi się te przyciski, ja chciałem ci coś napisać, no i se F nacisnąłem jak debil. Najgłupszy głupek. Dobra. Patrzcie, o, to było boostowanko, pamiętam, cyk, patrzcie, jak pobijamy rekord prędkości na serwerze teraz. Cyk. Aaaa! 198 km/h! Musiała być długa prosta, żeśmy 180 mil tam przebili chyba. A, zszedł mi palec chyba. Okej, okay, dobra. Może... Dobra, też muszę sobie przypomnieć, że tutaj to tak wszystko fajnie nie śmigało. Niestety. To tak wszystko ładnie tu nie działało w tej grze. Dobra, F2, Turismo może sobie... Ulala! Mamma mia! Ale Turismo sobie żeśmy przyzwali. Możemy sobie pojechać. W ogóle jakieś teleporty, czy te by mi się komendy przydały jakieś, nie? Do ogarnięcia. Kurde, chłop, co mnie tu wywiózł? Na jakieś zadupie fest. Chociaż może przejdziemy sobie przez mość, przez mościk. Jak chcesz powiedzieć most i chcesz powiedzieć mostek, to ci wychodzi jakiś taki mościk. Dobra, tutaj jest most po prawej stronie. Okej, okay, sobie śmigniemy na prawo. Ej, ale te pojazdy się dosyć dziwnie dobrze trzymają, jakiś dobry handling jest. Nie wiem, czy to zależy od serwera, czy GTA San Andreas jest jednak lepszy niż myślałem. Trudno wyczuć w tym momencie, powiem wam. O, żeż ty w duszę, to się dopiero przede mną pojawiło, no. Mówię wam, czat, że tak było. Ja nie kłamię w tej kwestii. Dobra, jeszcze bierzemy sobie energię 500. Dobra. Jeden stunt się udał dzisiaj. I to taki fajny, widowiskowy wręcz. Więc uznaję to za plusik dzisiejszego odcinka na pewno. Udało też się z kimś popisać na serwerze. Więc to uznaję jako drugi plus dzisiejszego odcinka. I udało nam się przyzwać samochód i motocykl. I to jest zdecydowany plus odcinka. Także myślę, że w tym specjalnym odcinku w drodze do miliona z MTA z serwera Best Play to było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Elo i cześć, hej!